Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. A z tej strony Skorpio, to jest już kolejny, chyba 35, nie wiem, nie pamiętam, ale chyba tak, 35 albo 34, bo wiecie, też mogę nie pamiętać. W Gothiku 2 Noc Kruka, z Gothika 2. No i teraz gadaliśmy ostatnio z Franco. No i gdzie tego Edgora więc znaleźć, bo ja muszę sobie pamięć odświeżyć. Chcesz znaleźć łatwiejszą czy krótszą drogę? Wszystko tylko pogłoski. Chcę się tam dostać szybko. Dobra! Trochę w lewo i w bagno. Wszędzie tam są ruiny. Gdzieś w nich siedzi. Myślę, że jest... Dobra, dobra. W dupie już mam to, co mi mówisz. No to idziemy sobie w lewo i przez bagno, dobra. Niech będzie, wolę już tą szybszą drogę. Ostatnio żeśmy chyba robili jakąś jedną misję. Tam trzeba było wybić trochę tych bagiennych stworzeń. Tam jest jakaś jedna ruina, ale tam jest niebezpiecznie, dlatego ja nie będę sobie ryzykował. Idziemy sobie przez bagno i widać już chyba tam te ruiny. Te. Ja sobie minę tych goblinów. O, mamy chyba tego Edgora. Jest. Jo, jeszcze cię okradnę. Dziękuję bardzo. What the f... What? 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 Co to było? Kurde. Ziewa mi tu. Prawie mnie wykrył. Jak leci? Chcesz wiedzieć, jak leci? Już ja ci powiem, jak leci. Pewnej sztormowej nocy przywieźli mnie tu piraci. Zażygałem im cały statek. No a potem kruk odciął kopalnię, bo jacyś durnie stali się zbyt chciwi. Franco został przywódcą myśliwych i zabije każdego, kto mu się przeciwstawi. Czyli ogólnie mówiąc, leci dość marnie. Jest przejebanie. O właśnie. Franco pytał mnie o tę kamienną tabliczkę. Udało ci się ją znaleźć? Chłopie, nawet jej nie szukałem. Wiem tylko, że podobno jest w starym budynku na bagnach. A mój wewnętrzny głos wciąż mi powtarza. Edgor, trzymaj się z daleka od starych budynków stojących gdzieś po środku bagna. Nie będę nadstawiał karku dla tego aroganckiego durnia Franka. I słusznie. Masz odwagę, że się przeciwstawiasz mu. Możesz powtórzyć, gdzie jest ten stary budynek? Widzisz tę wielką skałę? Idź ścieżką, która znajduje się na lewo od niej. Kawałek dalej będzie następna wielka skała. Tam pójdziesz ścieżką w lewo. Albo w prawo. Chłopie, nie pamiętam, to było dawno temu. To ciulu... Ruina stoi na niewielkim wzgórzu, ukryta wśród roślin. No to ciulu... Może będziesz miał szczęście, kurde, i jej nie znajdziesz. No to ciulu, może byś mnie tam zaprowadził, skoro nie pamiętasz. W jaki sposób Franco został przywódcą tej bandy? Całkiem prosto. Zabił Fletchera, poprzedniego przywódcę. Fletcher był w porządku. Franco jednak oszukuje nas jak tylko może. Ja bym dziada zabił. Potrafisz mnie czegoś nauczyć? Wiem co nieco o krwiopijcach. Nienawidzę tych bydlaków chyba nawet bardziej niż Franka. Wiem, jak oderwać z ich trupów skrzydła i żądła. Tak, oderwać. Nie licząc tego, że wiem, jak uzyskać wydzielinę z żądła. Jeśli chcesz, mogę cię tego wszystkiego nauczyć. Oczywiście nie za darmo. Aha. No to... Miło mi cię poznać. No, mnie też. Dobra, tu jeszcze jakiś jeden bandzior, ale to chyba zwykły. No i teraz... Teraz, gdzie są te? No. Gdzie jest wielka skała? Bo jak na mnie, ja nie widzę żadnej wielkiej skały. Chyba, że o tą skałę chodzi, to nie ma sprawy. Jakaś miksturka. Zobaczmy co. O, miksturka szybkości. Przyda się. Ale to może na kiedy indziej. Miałbym miał na przykład komuś spieprzyć. Ale teraz raczej mi się nie przyda. Jest tam jakaś skrzynia. Czekaj. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Czekaj. No ja chciałem sam mnie powybijać. Ale widać, że mogę na waszą pomoc jednak liczyć. Kurde, jaki... O. Jednak mi pomogli, ale trochę życia straciłem. Nie wątpię w to. Niczego tu nie znajdę. Więc... I tak miło wszystko dziękować im za...
to, że mi życie uratowali, bo byłoby po mnie najpewniej. Chwileczkę, trochę roślinek muszę pozjadać, żeby mi nie było źle z tym. Tam mamy jakąś skrzynię, tylko nie wiem, czy będę w stanie ją otworzyć. Okej, czyli jakieś pierdoły, ale najważniejsze, że obszukana skrzynia. Czy gdzieś to był wąż błotny, ale wiecie co? Chyba się jednak nie będę jakoś tak wtrącać. Czyli tu jeszcze miałem grzyba zebrać. A to chyba ta wielka skała, o której mówił. No, to chyba jest ta wielka skała. I mam iść w lewo od tej, znaczy w lewo. No to dobrze, to idę dobrze, póki co. To jest, i znajdę kolejną wielką skałę. Czyli najpewniej to będzie ten budynek, w którym pewnie są te gobliny. Kurde, teraz nie wiem, w którą krwiopijcę walić. Ale jak ubiję jedną, to właśnie teraz ubiję drugą bez problemu. Okej, dobra. Tu akurat miałem farta. Ale dalej może być ciężej. Ale raczej sobie dam aż trzy krwiopijce. No, też dam radę. Nie za dużo stworzeń. Kurde, za dużo naraz, za dużo naraz. Nie ogarnę tego całego. Tej całej chmary. Ale czekaj. Nie krwiopijce. To czekajcie, może tak. Czemu te krwiopijce chodziły? Lol. O ciul. Czekaj, a dam sobie z tym radę? A, spokojnie. Wystarczy, że będę tak machał. O kurde. Uważać. No dobra, jednak nie są takie słabiutkie. Mają kopa mocnego. Ale to też nie znaczy, żebym się ich od razu tak bał szaleńczo. Ale mianowicie tak, są ciężkie. No dobra, to może je wybiję normalnie. No nie chce mi się trochę tej magii korzystać. Okej, to było jakoś banalne. Idzie kolejny szczur, nie? No właśnie, tak się spodziewałem tego. Kurde. Nie odpieprzy się żaden z tych stworzeń. No, ty latające gówno, znikaj. Znikaj z mojego życia. Dobra. Żebym teraz tylko nie padł. Kurde. Zmiataj stąd mucho. Dobra. Tak, dobra, Waltow teraz. Padaj szczurku. Ciul. Położony. Okej, no i znowu muszę się leczyć. A to mnie trochę denerwuje. Ale co mi tam. No to jeszcze jedną wypiję. Dobra, ale najważniejsze, że po stworzeniach. Tu jakiś mini kamienny krąg jest. O, piedestał, pięknie. Czyli już mamy teleport do bagien. Pięknie. To może się tepniemy tak jeszcze, żeby pójść po kamienny. Po kamień ogniskujący, przepraszam. Czyli to było chyba do tego Merdariona. O ile się nie mylę. Właśnie. Okej. Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Daj mi następny kamień ogniskujący. Oczywiście, proszę. Masz tu trochę złotych monet. O, dzięki.
W ogóle mam... Aha, mam tylko tyle punktów nauki. Czyli to jest ten teleport do bagna. Okej, widać, że on działa doskonale. Dobra. I chyba to jest ten budynek. Jeśli mnie oko nie myli. Oczywiście. Oczywiście. Ha, ha, ha. Kurde, ale chciałbym sobie w końcu siłę jeszcze zwiększyć. Nie wiedzieć czemu, ale po prostu... Żebym nie był w trudnej sytuacji. Czekajcie, muszę sprawdzić obydwie te budynki. Dobra. Z tym czarnym goblinkiem sobie dam radę. Okej, coś słyszę. Pewnie jakiś szczur. Ale mogę się mylić. Chociaż nie wiem. Pozbieram sobie te wszystkie pierdoły. Skóra błotnego węża, topielca. Płyty pancerza pełzacza. O, przyda się. Do wytworzenia pancerza pełzaczy, bo jest coś takiego. Było coś w Gothicu pierwszym. Więc w tej części też będzie można wytworzyć taki pancerz. O kurde, tu mogę mieć mały problem, ale chyba raczej sobie z tym małym problemem poradzę. Dobra, widać, że sobie radzę doskonale. Okej, pięknie. Problem się uspokoił. Coś tu jest. Jakiś sługa burzy. What? Zobaczmy, co to za broń. Sługa, o kurde. Kara do walki. Co? Kara do walki bronią dwuręczną? Czemu kara? Tak czy inaczej, ja to gówno sprzedaję, bo mi się na pewno w życiu nie przyda. Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Może jeszcze to się naprawdę okazać mocne. W walce oczywiście. Za dużo tego wszystkiego. Trzeba to ogarnąć jakimś czarem. No ja nie mogę, nawalam w tą krwiopijcę, a ona jeszcze żyje. Ona mi tu powinna dawno zdechnąć. Zdychaj. Dobra. Jeszcze ty. Ty mi gówno zrobisz. Ciul, pięknie. Pięknie sobie poradziłem z problemem. Czekajcie, a może zrobię tak, wypiję sobie... O, grogu mogę wypić. Znaczy to jest biały rum, jeżeli chodzi o manę. Kurde, to sporo mam już tej many. Się bym uzdrowił, uleczenie całkowite. Ale to powinna być runa chyba. Leczenie lekkich ran. Zaraz, muszę ogarnąć czary. Tak, piątka to będzie to. No dobra, to już jestem wyleczony. Chwileczka, roślina lecznicza. Ja wszystko zbieram, co mi tylko pod nogi wpadnie. Tu już byłem. Czyli to chyba nie będzie to, o czym ja myślałem. Chyba. Skórzany mieszek. No kurde, gdzie to jest? Może to już jest ogólnie jakiś większy budynek, taki... w tym, w lepszym stanie. Dobra, może wypiję sobie miksturę many. Żeby mi było lepiej. Dobra, szybko padło. Tylko teraz... Teraz to ja mam problem, bo nie wiem, gdzie mam dalej iść. Z tym sobie dam radę bez problemu.
tylko strasznie mi to hałasuje, zwierzę. I to mnie irytuje. Ciuluj się. O, wal. Tak. Dobra. Trochę mi to gówno zabrało życia. Jeszcze jeden. Serio. Dobra, to go zjadę. Kamera mi się dziwnie buguje. No, lol. Zdychaj. Dobra. Padło, padło. Ale nie na długo. Coś tak tylko czuję po prostu. Czekaj. To chyba będzie ten budynek. Fuck! Nie. Spieprzeć mi stąd, jaszczury. Dobra, ale mamy teraz tu kamienne te maszkary. I się ich trochę boję, że tak powiem. A zjem to, co mi tam zależy. To tylko rośliny. Kurde, ale teraz się robi masakrycznie i przerażająco. Może ja zrobię save'a na wszelki wypadek. Żeby się nie okazało, że zaraz zginę. I wiecie, nic ze mnie nie zostanie. Może najpierw sobie czar światło zapalę. I wiecie, tak nie przy... Tak zakradnę się do tej świątyni, tylko nie wiem, co w niej będzie. I tam pewnie będzie ta kamienna tabliczka. Jak mnie mam. Cholera. Kolejne kamienne maszkary. Aż mi się niedobrze robi. Mówię poważnie. O! Dobra. Teraz muszę odpędzić tego kamiennego durnia. Nie wiem, jak to nawet osiągnę. Zostawcie mnie wszyscy w spokoju, kurde. Ja chcę tylko kamienną tablicę, nic więcej. Widać, że się jednak pomęczę. Trochę. Nim w ogóle sięgnę po tą kamienną tabliczkę. Zostawcie mnie. Ja bym, nie wiem, poszedł spać gdzieś i wróciłbym się tu potem, bo wiecie. Ja chcę tylko się tam dostać, wziąć coś i zniknąć. Czy to takie trudne? Czy muszę tak zbyt wiele... O, mogę przynajmniej pozbierać takie rzeczy. Takie mniej wartościowe, ale... Mogę. A tutaj też coś wartościowego, miksturki. To bardzo fajnie. Jakieś kości, nie kości, ale warto zebrać, żeby mieć to. Dobra, trzeba będzie się z nim jakoś w berka bawić. Tak przynajmniej wydaje mi się. Nie wiem, jakoś bym go musiał, nie wiem, zablokować, nie wiem, cokolwiek, ale kurczę, no nie może tak za mną ciągle łazić, bo w końcu mnie zleje. O, widzicie, tak jak właśnie teraz. Kurde. Skrzyni nie otworzę tak łatwo, bo wiem, że w tej skrzynce jest to, czego ja szukam. Ten ciul mi nie odpuści. Ale też z nim nie dam rady, no. Jestem jeszcze za słaby na takie kamienne stworzenia. To mnie będzie goniło dalej? Ja pierdzie, to coś jeszcze po mnie idzie. Idzie? Idzie. Kozak, kozak, kozak.
Nie wiem, może za pomocą szybkości bym go tak zgubił. Nie, jego się nie da tak łatwo zgubić, ale mogę zbierać mikstury. Dobra, teraz odskoczę jakoś. Ale fajną teraz mam przygodę, muszę się bawić z kamienną maszkarą w berka. Bo jak nie, to kurde, szlak go trafi. No chodź tu. Ja nie groźny, ja chcę tylko uniknąć śmierci. Dobra. Chyba to mi się uda teraz. Bo zgubiłem go jakoś, chyba że idzie za mną jakimś sprytniejszym skrótem. Dobra, zgubiłem ciula. I widzicie, jestem sprytniejszym. Ale zobacz. Bez właściwego klucza nic. Co kurwa? Jaki kurcze klucz? Wy chyba mnie w ciuna robicie. Ja pizgam, on tu jeszcze idzie. No to świetnie. Nie, normalnie jestem podniecony. Świetnie, no klucza nie mam. No gdzie ten klucz jest? Yes. Nie. Jak ja panikuję strasznie, a wiecie jak to na mnie działa. Jak panikuję, ale no, gdzie jest ten klucz? Najpierw domagam się, a może któryś z tych kamiennych strażników ma, może ten, który mnie właśnie w tej chwili goni. Czyli będę musiał z nim stoczyć walkę. Najpewniej zginę. Bo inaczej tak nie może być. Ciulu ty. Ten pewnie się zbugował. Zgliczował się. O, skoro się zgliczował, to mam szansę ubić tego dziada. Tylko najpierw dajcie mi miksturkę albo cokolwiek. Czekajcie. A ty piję sobie. Może jakoś wykończę drania. Czekaj, ale on się będzie wiercił. Ja nie mogę, no co ty bezio robisz? Marnujesz mi tylko manę. A mana jest dla mnie cenna. Aha, czyli tak go w ogóle jakoś nie ubiję. Tak jak ja bym tylko chciał. No to... No tak nie ubiję tego typa, bo cały czas będzie się, no nie wiem, dziwnie zachowywał. Ja już naprawdę nie wiem, co mam z tym durniem robić. A ja tylko cenny czas marnuję. A mnie zależy tylko właśnie na tym, żeby ubić jedno kurcze stworzenie. Nie chcę obudzić tego całego dziadostwa. Czarna perła. Coś tu chyba jeszcze było. Kości szkieletu. Idzie po mnie. Kurde, no. Jestem w takim dylemacie, że. Szkoda nawet mówić. No chodź. O, zbugował się. Za szybko to powiedziałem. O, w mordę, ale mi HP zabrał. Może gdzieś ten klucz jest, tak naprawdę nie muszę zabijać tych strażników, tylko po prostu uzyskać klucz. Wypiję sobie jakąś dużą miksturę, mega dużą. Mam z tym czymś staczać bój, bo ja myślę, że to dla mnie nie ma sensu. A jakbym tylko zaatakował, to by cała chmara się rzuciła na mnie, jestem tego pewny. I byłbym najbardziej pewny tego, żeby się na mnie rzucić. Zaraz zobaczycie zresztą. Jeżeli tego bardzo chcecie. No proszę, widzicie? Całą chmarę teraz obudziłem. Więc powodzenia. Powodzenia. Ciekawe jak ja sobie dam radę teraz z całą chmarą, która wydaje trzęsienia ziemi. Jeszcze pewnie z przodu wyjdą. To mnie zmasakrują.
Dziwne, nie wyższy. A na pewno są chmaromidą. Dziwne. Chyba zapomnieli o mnie. To ja może sobie tego szczura ubiję. No chodź, cip cip. Dobra, z dwoma szczurami. Ale nie, panowie. Panowie, tak nie może być. Albo walczymy sprawiedliwie, albo... Nie wiem. Coś musi być, jakaś sprawiedliwość. Ty ciulu. Tu się już nie dostaniesz. Chciałabyś. Chciałabyś mnie zabić, co? Jaszczuro, ty. Palnięta na łeb. Dzięki, naprawdę, no. Jest ze mną gorzej niż... Tragicznie. Ale ja jestem inteligentny. Chwileczkę, może save'a wczytam. Ojeju. Dobra, wiecie co? Ja bym może tu zakończył odcinek. Nie wiem. Kurde, ale no... Nie tego oczekiwałem. Czyli jednak mówiąc wprost, jest ciężko dostać taki klucz. A żeby dostać taki klucz, to bym musiał całą chmarę wybić. A dla mnie to jest no, niemożliwe, więc... Dla mnie on tą misję może sobie wsadzić w dupsko, rypany ciul. Na śmierć mnie posyłasz, wiesz? Ale czekajcie, może jeszcze jest jakiś sposób, jakaś szansa. Cokolwiek, może jakoś odwrócę uwagę tego strażnika. Tak go przyblokuję. Na tyle go przyblokuję, że będę mógł go w stanie zabić. Czekajcie, może teraz tak będę mógł go zabić. Gdzie on tu jest? Ten kamienny ciul. A, on najwyraźniej oddalił się ode mnie. Aha. Czyli on teraz sobie uciekł. Ty zwalaj, jaszczurze. Chwileczkę, może światełko sobie zapalę. Ale co mi to da, że o strażnika będzie mniej? No, co mi to da? No nic mi to w sumie nie dało. Ale kurde, no... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No to jest... O, przyszedł po mnie. Ty, ja może spróbuję z nim walczyć. Zaryzykuję. Ale patrzcie. Jak mam z nim walczyć, to muszę z całą armią. Albo na PW, albo na PW, o. Walić mnie to, w dupie mam to, że będzie długi odcinek, ale chcę, żebyście zobaczyli, jak będę ubijał tego gnoja. Siódemka, to będzie światełko. I już mi coś do głowy przyszło, tylko teraz nie wiem, czy mi to wypali w 100%. No, come on, lady. Ha, pudło, ciulu. Spudłowałeś. Chwileczkę, już ja zaraz, już mi pomysł do głowy padł. Dobra. O! Idealnie! Perfetto, mógłbym nawet powiedzieć. Że co? Ogień na niego nie działa? Co kur... Nie no, serio. Ja mam się denerwować jeszcze na zapas. Boże, nie no, chyba naprawdę sobie jaja robicie totalne. Ojeju. Teraz to jestem już na maksa wściekły. A czekajcie, może tak trzasnę błyskawicą. O, to działa jeszcze. Tylko to strasznie dużo many zżera. No to niedobrze. Czyli w sumie... Kurde, jakie to jest słabe. To mi nawet chyba mikstur nie starczy. Chyba, że... Niech to.
Zobaczymy, ale wiem, że ogień na niego nie zadziała. I w tym problem właśnie cały. Dlatego w niego teraz trzeba nawalać tak długo, jak się da. A wiem, że mi many trochę zabraknie. Znaczy mikstur. To już jest kolejny problem. Ja mu nawet chyba połowy życia nie zabiorę. Ale skoro ogień na niego nie chce działać, no to proszę was. Dobra. Teraz mam te większe mikstury. Dobra, ma połowę życia. Ja bym czegoś innego tu używał. O ile mam jakieś zastępcze rzeczy. No nie wiem, coś jeszcze mógłbym rzucić w niego. Tylko nie wiem, nie mam pomysłu. A naprawdę, to by się wykorzystało teraz, w taką szansę, bo kurczę, ciul się zablokował. A ja po prostu, no, teraz jestem w nieciekawej sytuacji. Dobra, dupie mam to. Wypij tą większą. A resztę to może walką. No, chodź tu. Ale jakim cudem on się zablokował? To mnie najbardziej bawi. Teraz to się... O cholera. Dobra. Ale już bliziutko. Jeszcze trochę i ubijemy pana. No wyciągaj mi tą bronię, nie rób z siebie. Nie powiem kogo. Zabij gnoja! No. Ja nie mogę. Jest klucz! Ha ha, pałuj się! Bierzemy to, co nasze i spieprzamy. Oh yeah. Udało nam się to zrobić tak, wiecie, po cichu, żeby nie obudzić reszty. Pozbieramy nasze skarbeńka i zakończymy odcinek. A jednak się dało. Widać, mam możliwości do takiego sprytu, bystrości i mądrości. Udało się, na szczęście. LOL, jaki bug tekstury. Cholera, what the fuck. Jak się tekstury bugowały, Jesus. Dobra, miksturki, tak, miksturki to podstawa. Bo bez tego, no, ani rusz. Totalnie ani rusz. Zbierzemy to, co nasze i spieprzymy maszkarą. Światełka mi zabrakło. O, jest. Ja już nie mam ani kropli many. To pochodnie zapalimy. Tradycyjnie. Jak nie tak. A mianowicie to było epicko, powiem wam szczerze. Szczerze to było epicko, ale trochę bugów też nie nabawiłem. To mi tu falę sygnału wypuszcza. Dobra, otwieramy skrzynięcję. Oh yeah! Dwie zielone kamienne tablice. Oh. Ładnie, switaśnie. Dobra, zakończymy już to odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 Noc Kruka. Myślę, że nam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się, na razie.